Zdecydowano się więc na atak. Pod osłoną nocy komandosi zajęli pozycję w pobliżu pociągu. O świcie 11 czerwca 1977 roku tuż nad pociągiem przeleciało sześć myśliwców Starfighter. Potężny huk obudził wszystkich. Terroryści zaczęli się rozglądać, próbując zidentyfikować źródło zagrożenia. Przestraszeni zakładnicy pochylili się. I o to między innymi chodziło. Ładunki wybuchowe otworzyły komandosom drzwi do pociągu i żołnierze z krzykiem „padnij“ wdarli się do środka.